to miejsce, gdzie w 2008 roku wydarzył się cud eucharystyczny. Kiedy ksiądz rozdawał komunię świętą, spadło ciało Najświętsze i to ciało później zostało włożone do waskulum. Waskulum to jest takie naczynie, które ma wodę, do którego właśnie, kiedy hostia upadnie, wkłada się tą hostię. I kochani, co się dalej wydarzyło? To naczynie po kilku dniach, to ciało, które zachowuje materię właśnie opłatka chleba, to ciało rozpuszcza się w tej wodzie i ono zostało włożone do sejfu. I po kilku dniach siostra Łucja spostrzegła, że pojawiła się tam kropelka krwi. Na początku wszyscy ludzie po prostu jej nie wierzyli, nie chcieli po prostu jej dowierzać, ale tak właściwie no, musieli to zbadać. W ramach badań stanęła, można powiedzieć, badaczka, która była, można powiedzieć, bardzo pobożną kobietą i osoba niewierząca, która nie wiedziała, co będzie badać. I badali oddzielnie. I ta kobieta badała oddzielnie i też ten mężczyzna niewierzący, ateista, też badał oddzielnie. I co się okazało? Mieli dokładnie te same wyniki badań, pokazujące, że jest to krew z tkanki mięśnia sercowego, które znajduje się w agonii. Czyli tak właściwie w ostatnich momentach przed śmiercią Chrystusa. I od tego momentu, po roku czasu, kiedy biskup to zatwierdził, bo Kościół też potrzebuje właśnie takiego czasu, no to tutaj po prostu jest kult Najświętszej Eucharystii właśnie w Sokółce, co pokazuje, że Bóg jest, kochani, Bogiem, który jest żywy. Bogiem, który dokonuje cudów w trakcie każdej Eucharystii i my możemy tego oglądać. Każdy, kto kocha swoje życie, ten je straci. No i ja kocham swoje życie, dlatego że wszystko to, co robię w życiu, daje mi jakieś takie poczucie szczęścia i spełnienia. I dzisiejsze słowo jest takie niewygodne, rewolucyjne. Ono jest takie bardzo zastanawiające. I czemu Jezus mówi, żeby stracić swoje życie, kiedy tak właściwie życie jest niesamowicie piękne? I kochani, co jest niezwykłe? Jakbyśmy wzięli Biblię pierwszych wieków, to tam nawet nie jest, że straci swoje życie, ale ten je zmarnuje. Ten, kto kocha swoje życie tutaj, ten te życie zmarnuje. To znaczy, że Bóg nas zaprasza do czegoś o wiele więcej. Że On nas zaprasza, żeby nie tylko troszczyć się o to, co jest tutaj teraz, o to, co jest ziemskie, o to, co jest przemijalne, ale Mu chodzi o to, żeby zatroszczyć się o to, co jest jeszcze o wiele piękniejsze, co jest wieczne. Więc do tego nas zaprasza. I nie chodzi o to, że mamy gardzić tym życiem, chociaż w pewien sposób ma to być dla nas zdecydowanie mniej ważne niż to, co jest później po tym. Przed tą dzisiejszą sceną z Ewangelii jest właśnie słowo, kiedy Jezus mówi o tym, że nadeszła godzina, kiedy On zostanie otoczony przez Ojca chwałą. Czyli tak właściwie to już nas koncentruje na tym, co będzie przed nami. To nas koncentruje i powoduje, że nasze spojrzenia kierują się w stronę nieba. Że to jest właśnie to. I to jest bardzo ciekawe, że nagrywam to z Sokółki, bo zobaczcie, dostajemy pokarm doczesny. Pokarm, który nam pomaga dbać i wyostrza. On wyostrza nasze spojrzenie, żeby nasze spojrzenie było skierowane też ciągle na tym, co jest wieczne. Żyjemy tutaj, oczywiście jest wiele piękna, jest wiele radosnych chwil, jest wiele trudu, dlatego że, jak mówi Księga Mądrości, Pan nas kształtuje jak w tyglu złoto. Wiecie, złoto się wytapia. Niedawno byłem też na takim ślubie, gdzie młodzi sami sobie, można powiedzieć, wytopili obrączki. To było niesamowite. I o co też chodzi? My jesteśmy też takim złotem, które się po prostu wytapia, które Pan Bóg tworzy taką, można powiedzieć, odpowiednią formę. I to dzieje się tutaj. I oczywiście mamy żyć na pełnej petardzie, ale mamy ciągle pamiętać o tym, co jest przed nami. O tym, co jest wieczne. O tym, co jest nieprzemijalne. O tym, co jest po prostu w górze. Także, kochani, zachęcam Was do tego bardzo serdecznie i błogosławię na drogę skupiania się nad tym, co nieprzemijalne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I making of, taki mały dodatek, bo Was bardzo lubię. Kochani, wyobraźcie sobie taką sytuację z dzisiaj. Była Eucharystia i w trakcie Eucharystii siostra, która jest w ogóle bardzo kochana, która specjalnie została też, żebyśmy mogli mieć tę Eucharystię, siostra powiedziała, żebym później na Komunii Świętej poszedł do Tabernakulum i przyniósł ciało Pana. No ale po prostu nie wiedziałem, gdzie jest klucz do Tabernakulum, więc nie byłem w stanie wyciągnąć. A na kościele było mniej więcej około 15-16 osób. I jak była cała hostia, to pół tej hostii ja spożyłem i ja przyjąłem ciało Pana Jezusa i zostało mi pół hostii. I ja tą połówkę hostii podzieliłem, można powiedzieć, nie wiem, na 15-16
mniejszych części. To nawet widzicie, ciężko po prostu powiedzieć. I każdy przyjął po prostu taki mały fragment ciała Pana Jezusa. Bardzo malutki fragment, że ja już się po prostu bałem, bo już bardziej nie dało się go połamać. Ale moja taka refleksja jest, że naprawdę Bóg pragnie się rozdawać. Że On pragnie się rozdawać i tak właściwie każdy, który przyjął nawet taki malutki kawałek, on przyjął całego Jezusa. Że jak dzisiaj mamy wspomnienie diakona Wawrzyńca, to on rozdał cały po prostu majątek. Ja jestem przekonany, że on rozdając cały majątek właśnie stał się jeszcze bardziej bogaty, oddając to innym. On zresztą ciekawie mówi, że kiedy miał pokazać skarb Kościoła, to on przyprowadził ludzi bezdomnych, ludzi biednych i mówi: oto skarb Kościoła. Niesamowite, czyli właśnie osoba, nie rzecz, ale osoba. Chrześcijaństwo to jest nie religia księgi, ale to jest religia osób, religia Jezusa Chrystusa. Także kochani, Jezus się rozdaje, więc chcemy Go przyjmować. Amen, amen. Alleluja.